Mistrzowie i nauczyciele, mam dzisiaj pytanie od Eli. Jak nauczyć się wybaczania, aby to nie były tylko czcze słowa, ale płynęły z serca i były prawdziwe? Jak to poczuć? Jak poczuć wdzięczność z miłością, tak naprawdę i szczerze? Kiedy jesteś wypełniona miłością, kiedy czujesz w sobie tą bezwarunkową miłość i szacunek do siebie, kiedy odczuwasz to wewnętrzne połączenie ze źródłem, ze Stwórcą, z Wszechświatem. I kiedy rozglądając się dookoła siebie, dostrzegasz piękno, dostrzegasz miłość, kiedy zauważasz, wszędzie gdzie się obejrzysz, znaki w postaci małych serduszek narysowanych na piasku, piórek leżących na ziemi, informujących, że jesteś w jedności, że są wyższe siły, które cię wspierają. Kiedy czujesz tą wewnętrzną radość, entuzjazm, to takie uniesienie i połączenie z radością, wtedy jesteś w energii miłości bezwarunkowej do siebie. I wysyłając tą miłość, tą energię, czując ją w sobie, wiesz, że nie męczą cię nieprzepracowane tematy z przeszłości. Wiesz, że z poziomu tej miłości wybaczyłeś. Kiedy przestajesz myśleć o danej osobie, nawet jeśli pojawiły się jakieś tematy z przeszłości, nawet kiedy wróciły sytuacje, podobne sytuacje, a ty potrafisz na to spojrzeć oczami miłości, oczami, które rozumieją przebytą lekcję, rozumieją, co się zadziało, wiedzą, czemu dana lekcja się pojawiła, jakie miała zadanie. Wtedy, wypełniając się tą miłością i wysyłając tą miłość do siebie, emanujesz dookoła właśnie tą silną energią wybaczania. Nie masz się nad tym zastanawiać. Nie podchodzić do danych tematów z przeszłości, czy nawet do obecnych osób w twoim życiu, z poziomu umysłu i analizować, czy ja na pewno wybaczyłam, skoro w danym momencie nie do końca to czuję. Czy patrząc na tą osobę, wspominając daną sytuację, gdzieś jeszcze są jakieś wewnętrzne zgrzyty? Wchodząc w siebie, łącząc się ze swoją tą iskrą mocy, iskrą miłości, miłości bezwarunkowej do siebie, szacunku do siebie, wiesz, że wypełniasz się tą miłością, i ona sama transformuje te stare myśli, transformuje te stare emocje, uczucia. To wszystko znika, to wszystko przemija, bo ty wiesz, że kochając siebie w pełni, nie ma wtedy miejsca na brak wybaczenia. Nie ma wtedy miejsca na brak szacunku do innych, skoro szanujesz siebie. Bo jesteś w tym rezonansie z pełnią miłości. I nawet jeśli umysł będzie podsuwał jakieś stare emocje, stare myśli, ty wracając do siebie, wypełniając się światłem, boskim światłem, będziesz wiedzieć, że z poziomu energetycznego to wszystko puściło. A to, co się pojawia, to może być sprawdzian od Wszechświata albo informacja, że być może jest jeszcze jakiś temat powiązany z tamtą sytuacją, ale zupełnie inny,
na który zwracają uwagę emocje, żeby się temu przyjrzeć i żeby przepuścić to energią przez energię światła miłości. Pamiętaj, że kiedy skupiasz się na swoim wnętrzu, na swoim połączeniu ze światłem źródła, światłem miłości, nie musisz nic innego robić. Wtedy następuje uzdrowienie, wybaczenie, totalna transformacja. Pozwól sobie na odczuwanie tej miłości i niech ona przetransformuje wszystko to, co się pojawia dla Twojego najwyższego dobra. Dziękujemy.